Cześć dziewczyny, przychodzę do Was dzisiaj z długo wyczekiwanym filmikiem na temat torebki Hylak. Może zacznę od tego, jak to się stało, że właśnie na tę markę się zdecydowałam i akurat na ten model torebki. Ja kupiłam tę torebkę w 2018 roku, dokładnie zimą, w styczniu, i przyszła ona do mnie 22 stycznia. Więc może najpierw zacznę, skąd ja o marce się w ogóle dowiedziałam, jak to się stało, że się nią zainteresowałam. Moja znajoma miała torebkę Zofii Hylak, bo Zofia Hylak to jest właśnie projektantka, która tę markę stworzyła, w wersji półksiężyc krokodyl. Niesamowicie ta torebka mi się spodobała. Wiedziałam już wtedy, że te torebki są trudno dostępne i trzeba na nie oczekiwać. Ja pracowałam wtedy w szkole i chciałam zainwestować w jakąś torebkę dobrej jakości, już takiego segmentu premium, klasyczną, którą wynoszę na lata. Dlatego postanowiłam się zainteresować, przejrzałam wszystkie modele i po prostu przepadłam. Zdecydowałam się na model klasyczny, w takiej też klasycznej, gładkiej skórze. I oczywiście one były niedostępne. Był na nie czas oczekiwania bardzo długi, była lista. No więc na tą listę się zapisałam i czekałam chyba 2 miesiące, z tego co pamiętam. Czekałam na maila, że te torebki już są, ale codziennie o 7 rano przed wyjściem do pracy sprawdzałam stronę, czy te torebki już są. No i pewnego razu wchodzę i są dostępne. Więc szybko kliknęłam, zamówiłam i słuchajcie, to jest taka historia właśnie z tymi powiadomieniami, zapisami na listy. Ja mimo, że zapisałam się na listę oczekującej, torebka była dostępna o 7 rano któregoś tam dnia, kupiłam ją i dopiero po 2 tygodniach, a słuchajcie, ta torebka była wyprzedana po 3 godzinach, już nie było nic. I dopiero po 2 tygodniach dostałam maila, że torebka jest dostępna. Gdzie oczywiście tej dostępności nie było, bo ona już 2 tygodnie wcześniej w 3 godziny tak naprawdę się wyprzedała. To był bardzo krótki czas, że jak już byłam w pracy, to już tych torebek nie było, więc się bardzo, bardzo cieszyłam. No i przyszła do mnie pięknie zapakowana. Ja mam gdzieś tutaj zdjęcie na Instagramie, bym Wam je wstawię. Ona była przepięknie zapakowana, bo ja oprócz torebki, która przychodzi do nas tak i dodatkowo ma taki długi, szeroki pasek. W ogóle wtedy była taka mocna moda na torebki, które były dosyć tak wysoko zawieszone i były na tych szerszych paskach. Oprócz tego paska, który był w zestawie, domówiłam sobie skórzaną rączkę, żeby nosić ją właśnie w taki bardziej elegancki sposób, bo moim zdaniem ta torebka z paskiem jest taka bardziej niezobowiązująca, taka nonszalancka, a jednak z tą rączką mamy tutaj taką naprawdę klasyczną elegancję. No i słuchajcie, ta torebka do mnie przyszła i po 3 dniach bardzo delikatnego noszenia zauważyłam, że ten napis tutaj się ściera. Więc troszkę się niezapokoiłam, napisałam wiadomość do marki, zgłosiłam reklamację, była przyjęta, klapa została wymieniona, a raczej ten napis został na nowo zrobiony i od tamtego czasu nic się z nim nie dzieje. Dostaję pytania, czy ja polecam tę torebkę. Tak jak mówię, kupowałam ją w 2018 roku. Ta skóra, z tego co kojarzę, jest już niedostępna. Pojawiły się nowe wersje skór, które znajdziecie właśnie na Hylak. Ale jeśli chodzi o mnie, zdecydowanie polecam. Słuchajcie, ta torebka, o ile się dobrze orientuję, kosztowała max 1600 zł razem z tą rączką. Tak mi się wydaje, że 1600 zł to był max. Chyba podstawa kosztowała 1300 plus tam 300 niecałe złoty ta rączka. Szczerze wam powiem, że nie wiem. Nie pamiętam już dokładnie tych cen, ale myślę, że poniżej 1600 zł łącznie. I za tę cenę macie naprawdę top jakość. Wierzcie mi, z tą torebką nic się nie dzieje. Ja Wam też zrobię oczywiście zbliżenia, żebyście wiedziały. Te przeszycia są perfekcyjne. Tutaj nic się nie zadziera, nic się, słuchajcie, nie siepie. Wszystko wygląda pięknie. Oczywiście te dodatki tutaj pozłacane, powiedzmy, nazwijmy to tak, oczywiście się zarysowały. Jakby to jest dla mnie oczywiste, ja tego nie uważam absolutnie za jakiś minus czy wadę produktu, bo to są po prostu fizyczne procesy, te, które zachodzą. No po prostu tarcie, gdzieś woda, padający deszcz się na to dostaje, więc jakby nie ma możliwości
by to się nie pozdzierało, gdzieś tam nie było śladów użytkowania, ale mnie osobiście absolutnie to nie przeszkadza. Jest to dla mnie normalne i też pokazuje, że tę torebkę mamy już jakiś czas, ona niesie ze sobą jakąś historię. Ale jeśli chodzi o skórzane elementy, to nic absolutnie się nie dzieje. Tak samo właśnie sama tutaj ta torebka, cała ta jej część przednia, część tylnia, tu nie ma rys. A to jest bardzo gładka skóra. Słuchajcie, ja to rysowałam paznokciami, nic nie ma. Czy ja specjalnie dbam jakoś o tą torebkę? Nie. Ja, jeśli robię generalne porządki w garderobie, wtedy używam kremu do skór i wszystkie moje torebki gąbeczką lub ściereczką po prostu czyszczę i wmasowuję w nie ten krem. No i to wszystko. Ja torebki używam. Oczywiście szanuję swoje rzeczy, ale nie robię z tego nie wiadomo czego. Dla mnie to nadal są rzeczy użytkowe, czyli po prostu mają mi służyć codziennie. Ja nie mogę się denerwować o moje rzeczy, wiecie, piszczeć, skomleć, bo torebka się gdzieś tam otarła, spadła na podłogę. Nie ma u mnie takiej opcji, żeby przesadnie traktować przedmioty, bo to są przedmioty z jakimś tam, wiecie, namaszczeniem. Nie ma opcji. Jeśli chodzi o pasek, to doczepiamy go sobie tutaj. Możemy tak naprawdę nosić pasek razem z tą rączką. Jest też taka opcja, można doczepić te dwa paski razem. Jest jedyny minus tej torebeczki taki, że ona często, bo zapinanie ma na magnes, często kiedy próbujemy coś z niej wyjąć, szczególnie w biegu, to zapięcie czasami wchodzi do środka i rączka nam się może odczepić. Jest to jakiś minus? Jest. Jeśli ktoś ma taki zabiegany tryb życia, nie wiem, idzie jeszcze z dzieckiem na spacer, to może być to irytujące, jeśli taka sytuacja nam się zdarzy i wtedy torebka po prostu może spaść. Ale myślę, że to nie jest jakieś super nie wiadomo co, po prostu musimy bardziej uważać przy otwieraniu. Tutaj mamy dwa takie troczki zakończone kwadratowymi, metalowymi takimi zawieszkami. One też delikatnie się porysowały, ale szczególnie z daleka moim zdaniem wygląda to wszystko bardzo dobrze nadal. Torebka ma dwie przegródki, a po środku jeszcze jedną taką cieńszą zapinaną na zamek. Wewnątrz też jest taka bardzo, bardzo wąziutka skrytka, także zapinana na zamek, więc naprawdę można tutaj bardzo fajnie wszystko sobie zorganizować wewnątrz. Torebka jest bardzo, bardzo klasyczna i uniwersalna. To jest taka rzecz, która będzie starczać naprawdę na lata. Można wynosić ją do wielu stylizacji, do sportowych, do eleganckich, do takich nonszalanckich, na wieczór, na dzień. Oczywiście nie mówię o jakichś bardzo formalnych okazjach, ale jak idziemy na jakiś wernisaż, na jakąś kolację, to ta torebka właśnie z tą rączką naprawdę sprawdzi się świetnie. Na co dzień, jeśli użyjemy sobie tego dłuższego paska, ona świetnie wygląda również do dresów, bo nadaje takiego smaczku właśnie takim totalnie codziennym stylizacjom. To w tej torebce, co mi się bardzo podoba, to właśnie ten napis, który mówi nam o dacie produkcji torebki. No właśnie, też o tym w sumie zapomniałam, że jest tutaj numer seryjny, mamy tutaj 2018 rok, Made in Poland, więc też myślę, że osoby, które cenią sobie polskich projektantów, polskie marki, na pewno zwrócą na to uwagę i wezmą to pod uwagę jako plus, że właśnie takie oznaczenie mamy tutaj na wierzchu. Torebka przepiękna, warta swojej ceny. Moim zdaniem naprawdę, jeśli ktoś zamierza kupić sobie torebkę premium genialnej jakości, która posłuży na wiele lat, to warto zainwestować właśnie w Hylak, bo te torebki są bardzo unikatowe. Mimo że ten krój jest klasyczny, to tak naprawdę wyróżnia się mimo wszystko tymi właśnie elementami, szczegółami, dodatkami, które marka Hylak wprowadziła. Dodatkowo skóra jest naprawdę świetnej jakości. Gdybyście potrzebowały sprzeniężyć się ten zakup
z jakichś nieoczekiwanych przyczyn, to ze spokojem na pewno też sprzedacie tę torebkę, bo jest duże zainteresowanie tą marką i też przez to, że ona jest dosyć taka niedostępna, tak od razu, to myślę, że też nie ma obaw, żeby tutaj kupować i na pewno nie będzie to strata pieniędzy, o, ujmę to tak krótko, na pewno nie stracicie. Ja pamiętam jeszcze na początku, były też modele w takiej kremowej skórze, takiej beżowej. I pamiętam, że jedna z moich znajomych sprzedała praktycznie 50% za 50% więcej tę torebkę niż kupiła, bo było tyle chętnych na ten model, ponieważ tego beżowego bardzo szybko nie było i chyba do tej pory nie jest dostępna taka jasna skóra. I pamiętam, że był szał, dużo osób się zgłaszało po tę torebkę do niej, no i zarobiła po prostu. Dzięki temu sobie kupiła tam jeszcze inny model i miała dodatkową kasę gdzieś tam, nie wiem, po prostu. Więc tak, krótko podsumowując, zdecydowanie polecam tę torebkę. Za chwilkę jeszcze tutaj pojawi Wam się filmik z tym, co w tej torebce się mieści, co ja w niej noszę i sposoby, w jaki sposób można ją nosić, więc tak, mam nadzieję, że już wszystko Wam powiedziałam, bo najważniejsze pytanie, czy polecam. Ja zdecydowanie polecam, uwielbiam tę torebkę, noszę cały czas. No i szybko się raczej z nią nie rozstanę, a wydaje mi się, że nigdy. Guziaki. Pokażę Wam teraz, co można schować do tej torebeczki. Mam tutaj zestaw, który przeważnie ze sobą noszę i tak ona prezentuje się w środku. Jak widzicie, ma naprawdę sporo miejsca. Tutaj to zapięcie na magnes i zaczynamy wkładać. I uwaga, pierwsza rzecz, telefon. Następnie portfel, kolejna rzecz, okulary, szminka, krem do rąk, miniaturka perfum, klucze do auta i gumka do włosów. To są rzeczy, które ja przeważnie noszę i tak. Oto prezentuje się torebka. Widzicie, nic tu się nie wypycha. Wygląda naprawdę schludnie, estetycznie. I możemy wszystko sobie łatwo w tej torebce odszukać.